Za siedmioma górami, za sześcioma wiatrakami przycupnęła przy drodze 369 kolorowa w lecie miejscowość Branna. Mało kto wie z przyjezdnych, że w pobliskich lasach wyrosło w latach 1937-38 kilkadziesiąt bunkrów. Większość gna podziwiać zamek Kolsztyn z cukiernią. Bunkry te nie noszą śladów użycia, bo Czesi to pokojowy naród. Ten bunkier STM S-50, wyposażony w działo przeciwczołgowe, CKM i to, co miała przy sobie 15-osobowa załoga, miał chronić pobliską linię kolejową. Solidny, dobrze zamaskowany, nawet dzisiaj dałby radę sporze Putina. Z YouTube'a dowiecie się, że w latach 1935-1938 Czesi wybudowali około 10 tysięcy bunkrów mających bronić granice Republiki. Wskutek podpisania układu monachijskiego żadnego z nich nie wykorzystano. I dzisiaj stanowią ofertę handlową celowaną w różne aspekty.